Ja, oczywiście magowice z wszystkich strony Kebus, a dzisiaj porozmawiamy sobie o nowych naklejkach i jak na nich zarabiać, także zapraszam was do oglądania i oczywiście zapraszam was na stronę skinsmanki, e, gdzie możecie sobie wymienić swoje skiny, także mega polecanko. E, tutaj klikacie free 5 dolarków i sobie odbieracie bonus z kodem Kebus lub z reflinku w opisie, jak kto woli. I tutaj naprawdę fajnie można się wymienić, także mega polecano polecanko. Macie również depozyt, 35% plus do wpłaty, także też bardzo się opłaca. E, oraz strony CSGO Skins, gdzie również e, odbierzecie sobie darmowe pół dolara. Także polecam, otworzycie sobie skrzyneczkę, macie sklepik, macie giveaway'e, Także polecam, e, my przychodzimy sobie do odcineczka. Generalnie, e, jednymi z ciekawszych naklejek będzie na pewno Baby Hole. Tutaj to jest do zaznaczenia. E, już na starcie, bo mi się wyświetlił, więc po prostu go zaznaczam. Living the Station Hollow to również jest bardzo fajna naklejka. Generalnie zobaczcie, że jest dosyć spora rozbieżność, jeżeli chodzi o kupna i buy ordery. Nie jest to tylko i wyłącznie na tej naklejce, ale jest parę takich naklejek. Uwierzcie mi, że gdy wstrzelicie się po prostu w dobrą kolejkę, jesteście w stanie wychodzić na trilko na plus. Na przykład ta naklejka cały czas leci w górę, zobaczcie, właśnie cały czas jest wykupywana. Więc buy order za 3,60 i sprzedaż jej za powiedzmy. 4,2 już nam daje plus A myślę, że do 4,2 Spokojnie sobie dobije Także Tak to wygląda na klejkach Fajnie szło już zarobić wczoraj No aczkolwiek ja jeszcze się nie, nie wziąłem Jeżeli chodzi o odcinek Też troszeczkę chciałem to przeanalizować Rzeczywiście fajnie to wygląda Zresztą na live ofi jako pewnie widzieliście No teraz wiecie jakby Po tym piku pewnie będą teraz spadki tych naklejek To jest raczej oczywiste Aczkolwiek niektóre są dalej boostowane przez powiedzmy streamerów i youtuberów, na przykład ten Magic Rush Ball Lenticular to poszedł bardzo mocno w górę, bo on był po 50, teraz jest około 100, także naprawdę, naprawdę mocno to leci. No i warto sobie obserwować, te Lenticular naklejki są naprawdę fajne. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym całym updatecie, generalnie, jak wam się to podoba. Dla mnie jest naprawdę fajny, będąc szczerym. Fajnie, że dodali coś takiego. Mamy rzeczywiście troszkę innych rzeczy, oprócz tych zwykłych. No, ale generalnie myślę, że zrobią coś jeszcze. Może jakaś operacja, może coś. Liczę na to, że właśnie zrobią coś jeszcze. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Trzeba czekać. Uważam, że to jest bardzo fajna naklejka. Ona jest bardzo fajna. I jeszcze ten taki diamencik. Nie wiem, czy go znajdziemy. On się nazywał chyba Blue Jam, z tego co pamiętam. Eee, zaraz sobie zobaczymy eee, Tak jest, dla mnie to jest bardzo ładna naklejka eee, I ona też będzie Hypowana, tak mi się wydaje Także też jedna z lepszych naklejek eee, Nie wiem czy mogę zarzucić takie porównanie Ale właśnie tą naklejkę, co widzieliście I tą z pierwszej strony, tą Living the Station Hollow eee, Porównywałbym na przykład jakieś jest ta Klepsydra, tylko nie pamiętam jak ona się nazywa eee, Klepsydra Nie, nie Klepsydra, dobra, nie, nie pamiętam jak się nazywa Ale na przykład Infinite eee, o, na przykład coś takiego, nie? Jest też taka klepsydra. Także to są takie. Zawsze jest taka jedna, ładniejsza naklejka do craftów z, z ten. No to właśnie wydaje mi się, że będzie to Living the Station i na pewno ten diamencik. Także Ale to są dwie takie naklejki godne wyróżnienia. No i co widzowie? Zarabiajcie sobie, obserwujcie, co tu się dzieje. I co ono, miłego grania. I trzymajcie się, się mano.